Minęło już niemal 8 miesięcy od czasu, gdy cała Polska obserwowała rozpaczliwą walkę Elizabet Revol i Tomka Mackiewicza pod Nanga Parbat. Po zdobyciu szczytu 9. najwyższej góry świata Tomka dopadła choroba wysokościowa i para wspinaczy rozpoczęła rozpaczliwą walkę o przetrwanie. Eli spotkała się z nami podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce od czasu tragedii. Today it has been more than... Dzisiaj, kiedy minęło już ponad pół roku, kiedy zamykasz oczy, widzisz Nanga Parbat, to wydarzenie? Tak, przez cały dzień, cały czas. Czy jest to koszmar? Na chwilę obecną nie jestem w stanie usunąć myśli o tym wypadku. Myślę o Tomku cały czas, o jego filozofii. Wciąż mam mu dużo do powiedzenia i tylko czas może... Uleczyć? Tak, uleczyć rany, bo było to traumatyczne doświadczenie. Czy analizujesz to, co poszło źle na Nanga Parbat w styczniu? Nie wiem i nigdy się tego nie dowiem, ponieważ kiedy zdecydowaliśmy o tym, że idziemy na szczyt, Tomek był w bardzo dobrej kondycji. Nie miał żadnych oznak choroby wysokościowej czy ślepoty śnieżnej. Był zmotywowany, by iść dalej. Ustaliliśmy wspólnie, z szacunkiem dla siebie nawzajem, tak jak zawsze zresztą robiliśmy, że próbujemy zdobyć szczyt. I wtedy wszystko się zmieniło. Nagle coś złego stało się z Tomkiem i okazało się, że jest za późno, by można było mu pomóc. Czyli nie miałaś nawet czasu, żeby spostrzec, że dzieje się z nim coś złego? Nie, i on sam też nie zdążył tego zauważyć. Kiedy powiedział mi, że ma problem z oczami i nic nie widzi, stanął zaskoczony i bezradny jak dziecko. To było już na szczycie, tak? Tak, na samym wierzchołku. Pamiętasz moment, gdy zdecydowałaś, że będziesz schodzić bez Tomka? Byłam cały czas w kontakcie z moim przyjacielem Ludo, który utworzył SMS-ową grupę wsparcia, gdzie było 12 osób i przekazywał mi, że oni wszyscy uważają, że jeśli chcę uratować Tomka, to powinnam zacząć schodzić po pomoc. I to uratowało mi życie, ta chęć przyprowadzenia do niego pomocy. Chciałbym cię jeszcze zapytać o komentarze, które od razu się pojawiły. Jak ona mogła go tam zostawić? Jak mogła mu to zrobić? Pytali ludzie, którzy nie mieli pojęcia o warunkach panujących w górach. Nagle stałaś się ofiarą nienawiści. Dla mnie, w mojej głowie i sercu, jedyną drogą było zejście na dół i szukanie pomocy dla Tomka tam. Inaczej nie miałam żadnych szans. Warunki tam są straszne, minus 50 stopni. Wiatr wieje z prędkością 50 km na godzinę. Nie masz żadnych szans na myślenie i musisz podejmować bardzo szybkie decyzje. Jest po prostu za wysoko. I Tomka ta wysokość po prostu przerosła. To był cud, że przeżyliśmy tę pierwszą noc w szczelinie pod szczytem. Dzięki temu, że Tomek zdołał do tej szczeliny dotrzeć, uratował moje życie. Pamiętam ten pełen emocji list, który napisałaś do Tomka po tragedii. Napisałaś w nim, że był on wspaniałym człowiekiem, z cudownym podejściem do życia. Zdecydowanie. Kiedy spotkałam go pierwszy raz, od razu poczuliśmy silną sympatię do siebie. Dla mnie alpinizm to sport, ale dla Tomka był to rodzaj filozofii. Razem udało nam się uzyskać pewien balans, który pozwalał nam wspinać się na Nanga Parbat dwoma zupełnie różnymi stylami. Ja wolę wspinać się szybko, z lekkim sprzętem. Tomek celebrował drogę i góry. A tam u góry, kiedy walczyliście z tą ogromną górą, jaka panowała między wami atmosfera? To zależy. Podczas samej wspinaczki głównie milczeliśmy. Nie musieliśmy się do siebie odzywać. Rozumieliśmy się bez słów. W namiocie było zupełnie inaczej. Dużo śmiechu i rozmów. Na takiej wysokości panują ekstremalnie trudne warunki, ale z Tomkiem wszystko wydawało się być takie łatwe. Wiem, że miałaś okazję spotkać się z polskimi wspinaczami, którzy cię uratowali, a także z rodziną Tomka Mackiewicza. Jak wyglądało to spotkanie? Z Anią spotkałam się już wcześniej, w wakacje. Przyjechała do mnie do domu i bardzo dużo rozmawiałyśmy. To było bardzo emocjonalne spotkanie. Tę część miałam już więc za sobą i dzięki temu było mi nieco łatwiej, bo wczoraj, gdy po raz pierwszy spotkałam się z Adamem Bieleckim, to było to bardzo trudne emocjonalnie przeżycie. Myślałam, że może jestem już trochę silniejsza po tym czasie, ale okazało się, że jeszcze nie. Wszystkie wspomnienia wciąż są żywe. Życzę ci więc motywacji do działania, spokoju i pewności. Dziękuję.